Szanowni Państwo, spotykamy się w tym roku w samym środku dokonujących się zmian w służbie zdrowia. Rzeczpospolita odwagą i uwagą śledzi te zmiany od wielu lat. One postępują. Politycy postanowili, politycy rządzącej koalicji postanowili nadać im nową dynamikę. Można powiedzieć, że życzymy im wszyscy powodzenia, bo od tego powodzenia będzie zależało to, czy będziemy mieli się gdzie leczyć i jak będziemy leczeni. Optymistyczna przesłanka do wybrania daty jest taka, że z 256 szpitali, które odpowiedziały na naszą ankietę, aż 60% może się poszczycić zyskiem, może się poszczycić dobrym wynikiem finansowym, ale oczywiście to nie są wszystkie szpitale w Polsce. Więc Państwu i sobie, rozpoczynając naszą uroczystość, życzę, aby po przekształceniu, po przeprowadzeniu tej reformy, jeśli do tego dojdzie, zniknęły te dotychczasowe kryteria w naszym rankingu podziału na szpitale publiczne i niepubliczne, a żebyśmy zajmowali się tylko odróżnianiem szpitali dobrych od złych, a najlepiej najlepszych od bardzo dobrych i dobrych. Państwa, no cóż, pozostaje mi dołączyć się do podziękowań za to, że Państwo po raz kolejny uczestniczycie w tym rankingu. I możemy powiedzieć, że mamy już taką stałą grupę sympatyków. Zmienia nam się co prawda czasami pewna grupa szpitali, które w jednym roku nam dosyłają ankietę, w innym roku rezygnują, ale mniej więcej grupa 250-260 szpitali to jest jakby grupa, która uczestniczy w tych rankingach od 5 lat. W ankiecie, jak wspomniałem, mamy kilkanaście rozdziałów, nie będę ich tutaj wymieniał, ale naprawdę dotyczą one całości funkcjonowania szpitala. Staramy się ocenić zarówno kondycję infrastruktury szpitala, nakłady na majątek trwały, na aparaturę, nakłady na naprawy, jak i elementy związane bezpośrednio z opieką medyczną, czyli możliwość dostępu do nowoczesnej diagnostyki, możliwość podejmowania czynności ratowania w stanach nagłych, kwestie związane z zabezpieczeniem dotyczącym na przykład zakażeń szpitalnych, czyli kwestia centralnej sterylizacji, elementy związane z polityką lekową, zarządzaniem szpitala, kwestie związane z informatyzacją. Tutaj możemy powiedzieć, że obserwujemy bardzo powolny wzrost jakby w tym zakresie, w zakresie integracji jakby tych systemów wraz z systemami medycznymi. Elementy dotyczące jakości opieki, uczestnictwa w systemach zewnętrznej opieki, zewnętrznej oceny, takich jak akredytacja czy innego typu systemy certyfikujące. Oraz obszar. Szpitale, funkcjonując w warunkach rynkowych, muszą ze sobą konkurować. To, jak konkurują ze sobą, jest związane oczywiście z jakością świadczeń, które realizują. W innych dziedzinach, nie w ochronie zdrowia, ta konkurencja, ocena jakości świadczenia, jakości produktu jest dużo prostsza. Klient ma możliwość bezpośrednio zetknięcia się z określoną usługą czy z produktem i ma możliwość ocenienia jego wartości, spróbowania, sprawdzenia w praktyce, jak ta jakość wygląda. W dziedzinie ochrony zdrowia jest to dużo trudniejsze, bo przecież nikomu nie życzymy tego, aby musiał bezpośrednio stykać się ze szpitalem i mógł sprawdzić jakość usługi, jaka tam jest świadczona. Poza tym przeciętnemu pacjentowi trudno dotrzeć w końcu w takie zakamarki szpitala jak blok operacyjny, jak sterylizatornia, ocenić fachowość usług, jakie są w tym świadczone, w tym szpitalu świadczone. W związku z tym tak dużego znaczenia nabierają właśnie zewnętrzne systemy oceny jakości, które wykonywane przez fachowców pozwalają przekazać pacjentom, klientom informacje na temat tego, z jaką jakością usług medycznych, zarządzania, z jakim bezpieczeństwem mamy do czynienia.
Państwa ranking wykonywany od 5 lat, ranking, który współtworzyło również Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jest taką bardzo istotną zewnętrzną oceną jakości. Jest informacją, którą możemy przekazać pacjentom, informacją, która pozwala im pozyskać obiektywne informacje na temat tego, jak bezpieczny szpital, z jak bezpiecznym szpitalem mają do czynienia, z jaką jakością usług w tym szpitalu będą mogli mieć do czynienia, jeśli już zajdzie taka potrzeba. Czy pospolity, który podobnie jak pan minister Haber, ja również obserwuję od kilku lat, jest rankingiem szczególnym? A mianowicie cechuje go przede wszystkim bardzo profesjonalne przygotowanie, czemu Rzeczpospolita zawdzięcza obecności Centrum Monitorowania Jakości przy ustalaniu kryteriów rankingujących. Stąd też ten ranking w moim przekonaniu jest chyba jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszych w Polsce. Polecam go w szczególności pacjentom, którzy chcieliby się leczyć w najlepiej zarządzanych i najbezpieczniejszych szpitalach. A polecam go również moim kolegom dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia jako swego rodzaju wskazówki przy kontraktacji świadczeń.